John Forsyth, urodzony w styczniu 1918 w Pensgrove. Aktor teatralny, telewizyjny, radiowy i producent filmowy. Wychowywał się w nowojorskim Brooklynie. Spotykał się przez 2 lata z aktorką teatralną Parker McCormick. Przez 3 lata byli małżeństwem. Owocem tego związku jest syn Dalla. Z drugiego małżeństwa od grudnia 1942 do 1994 z aktorką Julie Warren miał 2 córki, Paige i Brooke. 25 lipca 2002 roku ożenił się po raz 3, tym razem z biznesmenką Nicole Carter. 11 października 2006 roku zdiagnozowano u niego raka jelita grubego. Zmarł w Santa Ynez w stanie Kalifornia wskutek komplikacji po zapaleniu płuc. Miał 92 lata. John James, urodzony w kwietniu 1956 w Minneapolis. Aktor telewizyjny. W wieku 20 lat zadebiutował na małym ekranie rolą Toma Juniora Bergmana w operze mydlanej CBS Search for Tomorrow. W 1989 roku poślubił Denise Coward, ex-Miss Australii, z którą ma córkę Lauren Ellen urodzoną w 1990 i syna Filipa urodzonego w 1992. Michael Nader, urodzony w lutym 1945 w Los Angeles, amerykański aktor pochodzenia libańskiego. Uczęszczał do Vista Grammar School i Beverly Hills High School. Był 3-krotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Robin Wise, z którą był od lipca 1984 do 1990. Owocem tego małżeństwa jest córka Lindsay. W marcu 1992 roku ożenił się po raz drugi, tym razem z aktorką Beth Windsor, z którą był żonaty do 2012. Obecnie jego żoną jest Jodie Lister. Heather Locklear, urodzona we wrześniu 1961 w Los Angeles, aktorka i producentka telewizyjna. W 1994 i 2001 została wybrana przez czytelników magazynu People za jedną z 50 najpiękniejszych ludzi na świecie. W 1985 roku poznała Tommy'ego Lee, perkusistę grupy Motley Crue. Pobrali się rok później. Jednak 16 sierpnia 1993 doszło do rozwodu. W 1994 poznała Richiego Samborę, gitarzystę zespołu Bon Jovi. Pobrali się tego samego roku w Paryżu. Mają córkę Ave. Rozstali się w 2006, a rozwiedli w 2007. Al Corley, urodzony w maju 1956 w Wichita. Piosenkarz, producent filmowy, aktor i reżyser. Po raz pierwszy pojawił się na srebrnym ekranie w telewizyjnym dramacie CBS Kobieta przy West Point. W 1984 roku poznał niemiecką aktorkę Jessicę Cardinal, z którą ożenił się w 1987. Mają 2 córki, Sofię i Ruby, oraz syna Clyda Nikolaja. Jednak to małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1999 roku. Linda Evans, urodzona w listopadzie 1942 w Hartford, aktorka telewizyjna i filmowa. Ukończyła szkołę średnią Hollywood High School. Już jako 18-latka pojawiła się w sitcomie NBC Ojciec Kawaler z udziałem Johna Fawcetta. Była 2-krotnie zamężna. W 1968 roku poślubiła reżysera filmowego Johna Dereka, z którym rozwiodła się w 1974. 2 lata później wyszła za mąż za Stana Hermana, który zajmował się sprzedażą nieruchomościami. Jednak to małżeństwo również nie przetrwało i zakończyło się w 1981 roku. Pamela Sue Martin, urodzona w styczniu 1953 w Westport, aktorka telewizyjna i modelka. W 1971 ukończyła Staples High School. Na dużym ekranie zadebiutowała w komediodramacie Znaleźć specjalistę. 3-krotnie rozwiedziona, z George'em Bruce'em, z operatorem filmowym Manuelem Royasem, z którym była od 1982 do 1984 roku, i Bruce'em Allenem, którego poślubiła w 1990, a rozwiodła się 8 lat później, i z którym ma syna Nicolasa Garlanda, urodzonego w 1991.
Pamela Bellwood, urodzona w czerwcu 1951 w Nowym Jorku, aktorka telewizyjna i filmowa, studiowała sztukę aktorską pod kierunkiem Sanford Meisner w New York City Playhouse. Jej debiutem kinowym był Dreszczowiec, dwuminutowe ostrzeżenie, u boku Chartona Hestona. W 1984 roku wyszła za mąż za fotografa Nicka Wheelera. Owocem tego małżeństwa jest córka Kerry, urodzona w 1985 roku. Jack Coleman, urodzony w lutym 1958 w Easton. Aktor telewizyjny i filmowy. Jest wnukiem w szóstym pokoleniu amerykańskiego wynalazcy Benjamina Franklina. W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Dramatu Uniwersytetu Duke'a w Durham w stanie Karolina Północna. 21 czerwca 1996 roku poślubił aktorkę Beth Toussaint. W parze aktorskiej w 1999 roku urodziła się córka Tess. Katrin Oxenberg, urodzona we wrześniu 1961 w Nowym Jorku, aktorka telewizyjna i filmowa. Studiowała na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. Studiowała psychologię, filozofię i mitologię na Columbia University w Nowym Jorku. Po nieudanym związku małżeńskim z producentem filmowym Robertem Evansem, którego była żoną niecały rok, 8 maja 1999 poślubiła aktora Kaspera Van Diena, z którym ma dwie córki, Mają i Celeste. Rozwiedli się we wrześniu 2015 roku, po 16 latach małżeństwa. Emma Sams, urodzona w sierpniu 1960 w Londynie, brytyjska aktorka telewizyjna i filmowa. Zadebiutowała na dużym ekranie rolą księżniczki Zulejry w baśniowym filmie fantasy Przygoda arabska. Była trzykrotnie mężatką. Z pierwszym mężem Bansi Nagy w latach 91-92, z drugim mężem Timem Dillonem w latach 94-95 i Johnem Hallowayem w latach 96-2003, z którym ma syna Camerona i córkę Beatrice. Joanne Collins, urodzona w maju 1933 w Londynie, angielska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Laureatka Nagrody Złotego Globu. Studiowała aktorstwo w prestiżowej Royal Academy of Dramatic Art. Jej pierwszym mężem był brytyjski aktor Maxwell Reed, który próbował sprzedać ją arabskiemu szejkowi za 10 tysięcy funtów brytyjskich. Następnie była w związku małżeńskim z Antonym Nevleyem, z którym ma córkę Tarę i syna Aleksandra Antoniego. Trzecie małżeństwo zawarła z producentem Ronaldem Kassem, z którym ma córkę Katianę. Czwartym mężem był szwedzki piosenkarz muzyki pop Peter Holm. W 2002 roku po raz piąty stanęła na ślubnym kobiercu, tym razem z menadżerem teatralnym Percym Gibsonem. Dajcie znać w komentarzach, czy mam zrobić drugą część Dynastia, aktorzy i prawdziwi partnerzy.